Anna Popek zareagowała na doniesienia o swoich zarobkach. Podała konkretną stawkę. Anna Popek dorabiała w polskim radiu. Kiedy na jaw wyszły informacje dotyczące jej zarobków, dziennikarka nie wytrzymała i musiała zabrać głos. Popek ujawniła, ile pieniędzy dostawała za jedną audycję. Zaapelowała o umiar w oczernijaniu. Kilka dni temu wyszło na jaw, że po zmianie władzy w Polsce spore zmiany personalne zachodzą między innymi także w polskim radiu. Nowy zarząd postanowił ograniczyć współpracę z zewnętrznymi publicystami. W spółce mamy wielu świetnych dziennikarzy, którzy będą zajmowali się publicystyką na antenach Polskiego Radia, wyjaśniła w rozmowie z wirtualnymi mediami rzeczniczka prasowa Polskiego Radia, Monika Kuś. Anna Popek zarabiała krocie w polskim radiu? Anna Popek współpracowała z Polskim Radiem od kilku lat. Prowadziła między innymi Leniwe Popołudnie w Trójce oraz Między Nami Kobietami w PR24. Niedawno do sieci wyciekły zarobki dziennikarzy Polskiego Radia. W 2023 roku Popek miała zarobić w radiowej Trójce i Polskim Radiu od 24 do 50 tysięcy złotych brutto. Portal Press ustalił także, że Michał Rachoń miał zgarniać w Polskim Radiu 76,9 tysiąca złotych za prowadzenie przedpołudniowego pasma, a Adrian Klarenbach aż 234 tysiące złotych. Dziennikarz dorabiał do telewizyjnej pensji TVP. Prowadząc raz w tygodniu rozmowy w porannym i przedpołudniowym paśmie oraz współtworząc codziennie dwa wydania rozmowy PR24. Wszyscy dziennikarze, kojarzący się z propagandową telewizją polską spod znaku Jacka Kurskiego, już zniknęli z Polskiego Radia i mediów publicznych. Wirtualne media niedawno przekazały, że Anna Popek ma już nie wrócić do Pytania na Śniadanie. Anna Popek dementuje pogłoski o wysokich zarobkach. Anna Popek postanowiła szybko ukrócić plotki i odniosła się do doniesień dotyczących jej zarobków w polskim radiu. Dziennikarka zwróciła się do internautów z ironicznym pytaniem. Czy 400 zł za autorską audycję, do której wyszukiwałam osobiście i zapraszałam gości, a która szła przez godzinę na żywo w niedzielę, to astronomiczna stawka? Zapytała Popek na Instastory. Trochę umiaru w oczernijaniu, drodzy Państwo, dodała.